Siemaneczko, to ja Paweł, a tu kolejny odcinek z gry Age of Civilization. Dzisiaj zrobię sobie taki ten scenariusz z II wojną światową. Zagramy jako Trzecia Rzesza. Myślę, że to dobrze wyjdzie. Będę musiał przedstawić się całemu światu. Poziom trudności to normalny. Gram bez mgły wojny, bo po prostu jestem noobkiem. Więc z czym mam tu dokładnie wojnę? No, ze wszystkim praktycznie. Więc co tam, tutaj już praktycznie trzeba zaatakować tą Związek Radziecki. No tak, zapomniałem, że będę musiał tutaj wszędzie ogarnąć. Z kim oni mają wojnę? Dobra. Tu mi Japonia będzie pomagać. Dobra, tam na razie mam gdzieś. Chociaż nie, dobra, przyda się tutaj podbić Anglię, Francję, czyli kolonie, które zostały. Nie powinno być to zbytnio trudne. Nie, ja tam z wami pokojnie chcę. Jeb. Właściwie po co ja tam będę podbijać? Po prostu przejmę im stolicę. Tak też można zrobić. Jakieś powiadomienie mi przyszło. Za ile mi się skończy z nimi pakt? Za 8 tur. Nie wiem, czy im wcześniej wypowiedzieć wojnę. Nie, nie przerywaj. Pyk, pyk. Dobrze. Tupyk. Następnie tu i tu. Ci przejście tutaj będziemy tak czy siak ich atakować. A wy tutaj. No i tu już w Afryce nie mają szans żadnych. Nawet nie wiem, czy ktoś mi tutaj zbytnio może zagrozić. Myślę, że uda się to wszystko, całe to zajęcie świata w jeden odcinek zmieścić. Tym też mam? Tak, na 6 tu. Dobra. No. Zrobię tak, żeby tutaj po prostu nie mogli mnie zaatakować. Znaczy, no, zniszczyć. Do zbyt trudnych zadań nie będzie należeć. Skoro właściwie tutaj ta Francja i Anglia tutaj zbytnio wojsk nie mają. Ktoś mnie gdzieś tam zaatakował. Aha, dobra. Spoko. Co jest? Rekrutuj się i przenieś tutaj. Tym wypowiem wojnę, bo to. A! Witaj, no, jakim? Trzeciej Rzeszy zajęłem już całkowicie ziemię. Nie, z tym będę miał wojnę teraz, to dobrze. Akurat. Tym wypowiem wojnę atakując ich. No i tym też. Czy Iraku, tak? To Irak. Nie, Afganistan. Pomyliło mi się. Powinno mi to zająć tutaj wszystko około pół godziny. Ciekawi mnie, kiedy USA się przyłączy do wojny, czy w ogóle ma taki zamiar. Nie, tu Afrykę podbije i ten to się tam na nich rzuca po prostu.
No, punktów mi zabrakło. Pyk, 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 tu, pyk tam. Polecam w ogóle zagrać w tą grę, jest bardzo fajna. Nawet podobno wyszła dwójka, ale niestety tylko na komputery jest, więc ja sobie nie zagram. Póki co. Bo nie mam dostępu do komputera. Tak jakby. Możecie też podać jakąś fajną grę, którą mógłbym nagrać, bo jakoś ostatnio nie mam chęci do nagrywania z grubsza, dlatego że nie mam czego nagrywać. Japonia, jak sobie radzi? No dobrze. To jeszcze tam dotację dam. Dobra, Afryka praktycznie nie jest zestawiona. Nie, to jest Oman. A Francja jeszcze jest tam, dobra. Tę zaraz podbiję. Tu port buduję i pójdę tam ostatnie ziemię Francji zaatakować. Tych to mam tutaj, ta pyk, pyk, tak to zrobię. Kolejne powiadomienie. Dobra, rozleje się po nich po prostu. Znaczy na tych właściwie krańcu Afryki, który im został. O, miałem tu jakieś ziemię, co? Znaczy ta miała Anglię. I mi już ten zabrali. Może by z kimś by jeszcze sobie założyć? To by tutaj mógł coś zrobić. Wenezuela, weźcie tam. Sojusz chcesz? Będzie tam ich już tam podłużej, dopóki ja tam nie dojdę, a dojdę zaraz, więc. Ja mam tam z Brazylią chcę wojnę, więc. Nie będę podpisywał paktu. W ogóle zapomniałem, miałem tu przecież takich ziomków, których chcę podbić. Co jeszcze mi zostało z nim? Wojna, ziomek. Wykazuję tutaj tego. Irlandię. Podbiję. Dobra. Wojna, dobra, dobra. Ci tylko przyjęli ten. Nie przypominam sobie, żeby tam miał prowincję. A żebym tam w ogóle atakował, to jeszcze tym bardziej. Napiszcie, czy chcielibyście też na przykład, żebym zagrał na tym Rosją, bo jest też troszeczkę nieraz trudniej. Nie wiem, może, że na większym poziomie trudności bym mógł zagrać. Portugalię to najpierw chcę właśnie zniszczyć jako pierwszą, bo może być później, jak się rozleje, znaczy rozprzestrzeni po całym tym na dole, to może być trudno.
Bo Brazylia zazwyczaj robi sobie dziesiątki tych, no, wasali i potem ci, no, właściwie widać. Tu ma na przykład parę wasali naraz, tak? Wszystkie kraje, które podbija, robi sobie z nich wasali i... No nie za dobrze to później wygląda. Dawajmy sojusz, ziomek. Brazylia powoli niszczona. Już jej los jest chyba raczej przesądzony. Nie ma pokoju. Jak to pokój podczas III wojny światowej. Z Japonią i jeszcze tutaj Neapal jakiś jest jeszcze. Próbuję tam cisnąć dalej. Zatakujemy ich jeszcze z góry. Tu mamy w ogóle. Zbudujmy tu port i wysłać. Ci przyjęli. Ja ich tutaj zamierzam zdradzić tą Wenezuelę i później ją zaatakować. Bo taki chwilowy sojusznik, który nawet nie jest aż tak bardzo niezbędny. Postawili. Hajsu zabrakło? Czy tam się przed Ameryką broń? Tutaj stówką atakuje. Pyk. Dobra, tutaj już wjeżdżamy do stolicy tej Brazylii. Co to za taki gówno? Weź, wyrzucam cię, nawet nie daję sobie rady z Ameryką. A ci nawet dałem tyle hajsu, że normalnie... No. Proszę, objąłem ci teraz nóż w plecy. Twoje ziemie stają się moje. Tutaj wszystko zaplanowane. Zapomniałem tu o tym wysepkach. To jest Kuba i... Jamajka chyba. Nawet tam jakieś coś jest, więc... Trzeba taką... Mam nawet z nimi wojnę. A wbijać tutaj... Tu jeszcze zostało Wenezuela, jedna prowincja tych, w Brazylii. Jest tak, wbijam się do Kanady, a potem przejmuję całą Amerykę. Czy długo gdzieś jeszcze zostało? Oprócz tego chyba tak została ta Australia. Nie wiem, czy mój ten ziomek chce ją przejąć, czy nie, ale jak nie, to ja to się tym zajmę. To co chcę? Kanada? Nie.
Nie przerywaj. Co mnie tu zaatakowało, przepraszam? Wenezuela. W ogóle ja nie zniszczyłem tu jeszcze do końca. Coś tu dzieje. Nie ma pokoju. Jak mi tu wysłać? Rozlewa mi się po tym. Tam jest płyń raczej. Co jest? Już myślałem. Co? Brazylia żyje? Tu rozpykać proszę. Tak żeby już nie poniosła. Nie no dobra, można chyba powiedzieć, że już to wygrałem, bo tu nie ma co. Zająć tylko ich stolicę i... tu mała armia. Sobie tu na mnie czeka. Ale ma większą. Pyk. Pyk, pyk. Dobra, to moja armia. Mała, proszę, tutaj. Druga połowa tutaj. Jakby chyba będą chcieli mnie zaatakować. A i zaatakował. Tuzo, możecie mnie atakować. Nie wiem, tu nie da. Dawaj naprzód. Przejdź tutaj. Ten scenariusz ogólnie Rzeszą jest bardzo łatwy. Ona ogólnie na początku, trzecia Rzesza na początku nie ma w ogóle duże ten, bo ludność i hajs, więc granią nie jest jakoś strasznie trudna. Tu już wchodź do tego i przejmuj. Ty mi tutaj do tego właśnie. O was bym zapomniał. No i tam wszyscy pokój są. Nie ma. No to jak widzę, zrobił sobie marionetkę. Jak się nazywało? Gwatemala. Dobra, no wojna praktycznie już wygrana, tylko jeszcze trzeba tutaj Australię pocisnąć.
sojusznik, coś się nie pali do walki. I sam będę musiał tutaj tą Amerykę, co tu stacjonuje, rozwalić. Tam na dole jeszcze Nowa Zelandia została. Co tu się stało? Zdołaj zatrzymać atak. Proszę się pogodzić mi tu z przegraną i nie stawiać oporu. O, a to nawet nie zauważyłem, że im się udało odbić. Obrońcy potem nawet zaatakować. Jak oni w ogóle tam ludność mają? Shit. Już nie dadzą rady. Nie ma i nie ma. Bywa, coś jeszcze tutaj na tą Nową Zelandię będzie trzeba wysłać. Ameryka nie istnieje. I ostateczny atak. Ile to w ogóle tutaj maksymalnie jest tych? 233 prowincje, czyli 235 prowincji jest maksymalnie w tej grze. No dawaj, atakuj. Pyk, pyk. I wygrałem. Dziękuję, do widzenia. No, to byłoby ten tyle na dzisiaj. Piszcie, czy... O, nawet... Udało mi się zająć 22 minuty. Myślałem, że jednak to trochę dłużej zajmie. No to zapraszam na moje inne odcinki z tej gry, jak i też odcinki z innych serii. Napiszcie, czy chcecie więcej z tej gry, może chcecie z jakiejś innej, a może napiszcie w ogóle jakąś nową grę, którą mógłbym nagrać. Do samego narka.